Hej, hej, tu Aleksandra, witam Was, kochane wagi, z horoskopem na listopad 2020 roku, moi drodzy. No, czas ciężki, czytania ciężkie. Jesteście ostatnim znakiem, jako że mm, byliście pierwsi w, w, w zeszłym miesiącu z, z tytułu takiego, że, że urodzinki, prawda? Obchodziłyście, obchodziliście. No to teraz, jak to mówią, ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi. Normalność, czym jest normalność pytania takie tutaj będą się pojawiały stale w tym miesiącu w tym paśmie szaleństwa... Um. Tu mi się wiecie co nasuwa takie skojarzenie z, z takim, no jednym z zaleceń dekalogu nie zabijaj, tak? Czyli zbrodnia nie przestaje być zbrodnią, dlatego tylko, iż wielu ją popełnia. Czym będzie ta zbrodnia? Yy, kochani, yy, zbrodnią jest uznanie czegoś nienormalnego za coś normalne. Uznanie czegoś nienormalnego za coś normalne. To nie dotyczy tylko wag, ten wstęp dotyczy w zasadzie wszystkich znaków. Akurat na was padło, bo to intro było nieco inne w przypadku. Całego Zodiaku, trochę się to różni, ale gdzieś kręcimy się wokół tego tematu. No, bo on niestety mocno tutaj nasiąknie, tak usłyszałam. Nasiąknie. Relacje międzyludzkie, tutaj tak czuję, będą przetestowane, bo teraz usłyszałam coś takiego: człowiek jest człowiekiem, to znaczy Basia jest Basią, Kasia jest Kasią, czyli pozwól. Jankowi być Jankiem, a Baśce Baśką, tak? Pozwól. Relacje międzyludzkie, jaki tu będzie motyw przewodni tego miesiąca dla Was, wagi? No właśnie, uczestniczenie. Uczestniczenie w jakimś takim układzie, widać, złożonym, ale uczestniczenie w jakimś. Porządku. Bo tu mamy w czwórce hmm, taki porządek, ład albo brak tego porządku i ładu. O co chodzi, że uczestniczycie w schemacie? Uczestniczycie w tych fraktalach? Uczestniczycie tak naprawdę yy, w jakimś wzorcu. Tu jest wzorzec, wzorzec, który się powtarza. Panna coś takiego miała. Landrynka była w wizji błękitno-różowa, która była połknięta. Coś, co się multiplikuje. I wy uczestniczycie w, tak naprawdę w tym wszystkim, w czym uczestniczą inni. Yy, więc patrz na Kaśkę oczami Kaśki. To jest trochę tak. Patrz na siebie swoimi oczami i pozwól. No to jest takie też zrobienie kroku za kogoś. Yy, Jakieś przewartościowań tutaj się dokonuje w czwórce. I zwykle chodzi o to, żeby yy, zwiększyć swoją motywację. To jest dobry moment i robisz tutaj krok za kogoś. Nie tyle za siebie, tylko zrobisz krok za kogoś. Dlaczego robisz krok za kogoś? Bo uczestniczysz. Uczestniczysz w jakimś yy, prawie, uczestniczysz w czwórce, czyli w jakimś porządku, w jakichś ograniczeniach, w jakiejś odpowiedzialności. Z jednej strony masz czwórkę saturnową, uwielbiającą tradycję, ale z drugiej strony masz wszystkie te rzeczy, które są przeciwieństwem, czyli brak przewidywalności i będzie takie tutaj Motyw przewodni saturniczny, hmm, restrykcji strachu, a z drugiej strony wezwanie do zorganizowania lepszego. Musisz się w, w tym miesiącu lepiej zorganizować. Tego będzie wymagało y, y, właściwie y, od Ciebie to uczestniczenie w czymś, w czymś tam, tak? Trudno powiedzieć mi, kochani, czym to będzie ja tak usłyszałam że tutaj będzie chodziło żeby o takie, takie czucie, czucie czucie, że jesteście postacią która przychodzi tak z zewnątrz niejako, nie jest w środku tego, tylko przychodzi z zewnątrz i próbuje otworzyć jakieś drzwi tu są jakieś cztery drogi dojścia i po co te drzwi tutaj będziecie otwierać nie tylko sobie, innym po to, żeby zobaczyć, że po drugiej stronie stoicie wy. Otwieracie drzwi, spodziewając się kogoś innego, a to jesteście wy. Wiecie o co chodzi? Yy, zobaczenie samego siebie, po prostu poprzez relacje międzyludzkie, poprzez uczestnictwo w listopadzie z, yy, w różnych rzeczach, w projektach, w układach różnych międzyludzkich. Yy, zobaczycie siebie w innych ludziach, tak naprawdę. Zobaczycie siebie albo na zasadzie kontr. Tak bardzo oni się będą, będą z Wami różnić, bo jest też i taka opcja. Po to, żebyście wywrócili do punktu wyjścia. Tu jest ten punkt wyjścia. To jest to centrum. To znaczy, już czas pokazać ząbki. Już czas tutaj tupnąć nóżką. Już czas tutaj być takim człowiekiem, który. Być może z, tej, z tego Saturna tu się musi wydostać, czyli uwolnić emocje, odreagować, odreagowywać, odreagować, tak? Nie kumulować w sobie yy, czegoś negatywnego, bo tu się pokazują cztery wentyle bezpieczeństwa. Uwolnić, słuchajcie, jakiś wentyl bezpieczeństwa, bo yy, po prostu tu jesteście, macie te cztery kółka, jesteście w listopadzie jak taki. Szaleje, szaleje. Rozpędzony samochód bez hamulców. A rozpędzony samochód, który nie ma hamulców, no to wiecie, to kraksa, nie? Kraksa. Tu jest też pokazana taka życiowa iluzja, z której trzeba będzie wychodzić. Rozumiecie lepiej siebie, rozumiecie lepiej innych. Nie także od razu. Po prostu takie przyjdą sytuacje w listopadzie, które będą domagały się Jakiegoś odreagowania, ulotnienia poprzez te wentyle bezpieczeństwa. Tak to wygląda. Zobaczymy już konkret. Ty w tym miesiącu, wago i otoczenie wpływu. Waga, poproszę. W miesiącu listopadzie 2020, waga w listopadzie 2020. I jesteś w odwróconym rycerzu mieczy. Czyli zbuntowany jesteś, zbuntowana. Tu rzeczywiście jest bunt, tu jest rebeliant, tu jest ktoś, kto. No właśnie, albo nie chce tej maski zakładać i nosić, albo bo nie widzę tu podporządkowania. Rycerz mieczy w odwrocie, nie chce się podporządkować. On nie bardzo chce uczestniczyć, właśnie albo będzie uczestniczyć, ale jednak no, na swoich zasadach, prawda? Zobaczymy, jakie są wpływy z otoczenia, no, taka jest energia. Mało do wagi pasująca muszę przyznać. A z otoczenia yy, brak stabilności, brak bezpieczeństwa. Tu mamy dziewiątkę denarów w odwrocie, czyli zależność. Energia niezależności nam się wywraca, czyli uczestniczysz uczestniczysz w planie zależności. W listopadzie uczestniczysz w czymś w jakiejś strukturze. Bo tu mamy strukturę w tej czwórce, jakąś taką zamkniętą, saturniczną strukturę, która pokazuje się w zależności, bo ta karta w odwrocie pokazuje zależność. Jak ty tutaj się w tej energii odnajdujesz? No, powiedziałabym, że ciężko, że właśnie się nie odnajdujesz, <laughs> dlatego że tu się w tobie zaczyna gotować. Tu widać spokojna, zwykle waga. Zaczyna rozumieć, że coś jest niechalonie. Może już to rozumiesz, nie o to chodzi. Po prostu ten odwrócony rycerz mieczy, on nie jest nastawiony pokojowo. To jest zbuntowany dziennikarz na przykład. To jest ktoś, kto, yy, niezależny dziennikarz, który pokazuje innym prawdę, pisze yy, tak, jak jest. A nie tak, jak tutaj się w tej iluzyjce, w tym zakręceniu totalnym. O, ojej, ojej. Wydawać może, widzicie.